Hej, hej, witajcie. Z tej strony Michał Kośla. Piękny, poniedziałkowy, piękny, pochmurny, moi drodzy. Pochmurny. Trzeba się mocno energetycznie zmotywować, żeby była chęć w ogóle do czegokolwiek w taki dzień. Jeszcze taki temat. Powiem szczerze, jest to trudny temat. Dlaczego tyle osób ponosi porażkę w tych biznesach online? Dosyć mocno zastanawiam się w ogóle przez kilka ostatnich dni. Czytam wielu, wielu wspaniałych autorów. Posłuchajcie sobie, fajna muza. I tak staram się rozkminić ten temat od podstaw. Moi drodzy, dlaczego w ogóle ja? Dlaczego ten temat? Ja już x czasu... Muzyka fajna, tak? Ja już x czasu jestem przedsiębiorcą, zatrudniałem kiedyś wielu ludzi. Przyciszę ją troszeczkę, żeby ten bluzik wspaniały gdzieś... O. Witajcie, witajcie, moi drodzy. Powiem tak, nie wiedziałem nawet jak zabrać się za ten temat, bo temat jest naprawdę z jednej strony bardzo prosty, bo powiecie, dlaczego biznes online nie jest dla każdego, bo nie jest dla każdego. Dlaczego multilevel marketing nie jest dla każdego, bo nie jest dla każdego, tak? Dlaczego siłownia nie jest dla każdego, bo nie jest dla każdego, tak? Dlaczego nie każdy się uczy jazdy samochodem, bo nie każdy się nauczy. Możemy tak mówić sobie, gdybać, nawet każdy zawód wymieniać. Dlaczego ktoś nie jest policjantem, bo nie jest policjantem, bo nie ma predyspozycji. Do wszystkiego trzeba mieć jakieś predyspozycje. Biznes online to jest normalny biznes i trzeba traktować go jako biznes, tak? A nie powiedzmy jako etatowa praca, gdzie mamy swojego szefa. Szef nakazuje nam coś wykonywać, my wykonujemy. Więc generalnie zapraszanie do biznesu online wszystkich naokoło jest wielką bzdurą, moim zdaniem. Jako klient oczywiście, ich kupuję w sklepie, ale żeby stał się przedsiębiorcą, musi mieć coś w sobie. Bardzo ciężko, moi drodzy, tak naprawdę to coś w sobie wypracować. Nie oszukujmy się. Jesteśmy niepowtarzalnymi jednostkami, też jesteśmy, każdy z nas jest człowiekiem, więc uszczęśliwianie kogoś na siłę, żeby stał się tym przedsiębiorcą, tak, robił te wielkie biznesy, to jest tak, troszeczkę się mija z celem. Więc pytanie o tą porażkę, tak, dlaczego ponosimy porażki, wiele osób ponosi porażki właśnie w network marketingu, w biznesach online, w multilevel marketingu, w tym osławionym MLM-ie. Nie jedni wam powiedzą, ach, wejdź do struktury, kup pakiet i będziesz tu zarabiał duże pieniądze. Moi kochani, tak naprawdę to jest wielka, wielka bzdura i nic więcej. Jeśli nie masz predyspozycji, jeśli nie masz swojego mocnego dlaczego tutaj jesteś, to nigdy w MLM-ie nie zarobisz pieniędzy. Taka jest prawda. Zacząć trzeba przede wszystkim ten, kto się decyduje na multilevel marketing, czy na biznes online, obojętnie jaki, zacząć, dlaczego chcesz to robić, po co to robić. My niejednokrotnie zapominamy o tych właśnie swoich własnych celach, po co tutaj przyszliśmy, dla kogo, czy dla siebie, czy dla innych osób. Wiele osób zaraz powie, wow, chcę osiągnąć wolność finansową. Ale co to jest ta wolność finansowa? Ja nie cierpię tego słowa wolność finansowa, tak? Wolność finansowa to jest takie słowo izoleryczne, takie dla każdego coś innego, tak? Jeśli ja mówię o pieniądzach, to wolę powiedzieć bezpieczeństwo finansowe, tak? Żeby zapewnić sobie. Ale pytanie, czy tak naprawdę chcesz tego bezpieczeństwa finansowego? I wiecie co? Cenię sobie bardzo ludzi, którzy są na etacie, tak? Jeśli on jest sprawdzony na tym, sprawdza się na tym etacie i on chce być na tym etacie, niech on będzie na tym etacie. Jeśli to jest dla niego ta strefa komfortu i ja nie chcę wyjść z tej strefy komfortu, niech zostanie w tej strefie komfortu. Moi drodzy, stając się przedsiębiorcą, też to jest jakaś pewna nasza strefa komfortu. Wraz, że ta umysłowa, druga kwestia, my mamy do tego predyspozycję, żeby być tym przedsiębiorcą, tak? Polityk ma do tego, żeby stać się politykiem. Nie wiem, hydraulik, żeby być hydraulikiem. Nic na siłę nigdy nie wyjdzie. Tak samo zapraszając do biznesu tego MLM-owego kogoś na siłę, mówienie, że każdy tutaj może, ma te same realne szanse, to tak naprawdę to jest troszeczkę nie tak do końca. Aczkolwiek, mamy co? Wszyscy mamy te same narzędzia, wszyscy mamy te same produkty, tak? Wszyscy mamy ten sam plan marketingowy. Wszyscy chodzimy na te same szkolenia, na te same eventy, na te wszystkie spotkania. Wszyscy powinniśmy mieć ten poziom energii. Ale jedni odnoszą sukces, a drugi nic nie odnoszą. Dlaczego tak się dzieje? Moi drodzy, ostatnio bardzo mocno zastanawiałem się nad tematem, być może za bardzo dla niektórych wyjdę do przodu, kim jestem teraz, gdzie jestem, w jakim miejscu jestem teraz.
I od tego powinniśmy naprawdę sobie zacząć. Te słowa już od dłuższego czasu za mną chodzą. Później, jeśli chcemy osiągnąć ten nasz sukces, tak? Nie wiadomo, jaki to jest sukces, dla każdego będzie innym sukcesem, musimy sobie odpowiedzieć, kim chcemy być, tak? Kim jesteśmy, kim chcemy być, gdzie jesteśmy, gdzie chcemy być, tak? No musimy to zadać sobie pytanie, jeśli tego nie zadamy sobie, jeśli nie wyznaczymy swojego właściwego celu, dla każdego będzie inny cel. Nie możemy powiedzieć, że ja prowadzę team, tak? Jestem liderem, mam swoją grupę, ale popełniałem wiele błędów w swoim życiu. Naprawdę, wiele się uczę, tak? I jeszcze będę się uczył cały czas. Każdy dzień to jest tak naprawdę nowe dla mnie wyzwania, nowa nauka. Moi drodzy, widzę, obserwuję ludzi, obserwatorem jestem dobry. Widzę, że każdy z nas jest inny, tak? Każdy ma inne cele, każdy ma inne potrzeby. Każdy sprawdzi się też w jakiś inny sposób. Czy jeśli ja mówię do wszystkich, słuchaj, chcesz osiągać sukcesy, musisz zrobić to i to. Czy to jest właściwe? Czy to jest właściwe? Ja uważam, że mówienie komuś, że coś musi zrobić, aby odniósł sukces, to jest w ogóle zabójstwo. Nie możemy komuś powiedzieć, że musisz zrobić to, aby odnosić sukces, czy żeby zarabiać. Jeśli chcesz odnieść sukces, czy chcesz osiągnąć swoje cele, zrób to. To jest sposób, ale nie musisz. Słowo musisz jest bardzo złym słowem. To jest tak jak walczyć, jak uda się, jak spróbuję. Słuchajcie, symbolika słów jest bardzo znacząca, dlatego że wszystko to, co się dzieje się tutaj w głowie. Jeśli będziemy źle dobierali słów, tak naprawdę postawimy ścianę ochronną, postawimy ten mur betonowy, który jest nie do przebycia. I to jest bardzo ważne. Więc moim zdaniem MLM nie jest dla każdego. MLM jest dla osób przedsiębiorczych, tak? Dla osób, które chcą zarabiać, być może nie jakieś ponadprzeciętne dochody, ale dodatkowe dochody, ale na zasadach przedsiębiorczości, tak? Muszą stać się biznesmenami, tak? Generalnie też pamiętajcie, że aby to robić, musi się też, każdy zawód powinien stać się naszą pasją, bo jeśli nie będziemy wykonywać to bez pasji, to ten zawód będziemy bardzo, bardzo źle wykonywali. Teraz jeszcze jedną taką mam z tym, że musisz, komuś mówię, że musisz to zrobić, aby osiągnąć cele. Sam jestem liderem i sam nie wiem, czy nie popełniłem największego błędu, bo przenosiłem swoje cele na cele mojego zespołu. I to uważam chyba nie do końca tak powinno być. Ja mam cel, ja powinienem inspirować, motywować, pokazywać, wskazywać kierunek, ale tak naprawdę nie mogę żądać od osoby ABCD, żeby mnie zduplikowała. Ta duplikacja też idzie w niewłaściwym kierunku, dlatego że my jesteśmy indywidualistami. Każdy z nas jest indywidualną jednostką. Oczywiście biznes się rozwija na zasadzie, że my dołączamy do tego biznesu, tak? Odpalamy ten biznes, tak? Każdy z nas chce coś osiągnąć. Jeden powiedzmy, nie wiem, 50 zł tygodniowo, inny będzie chciał 500 000 tygodniowo, tak? I to jest wspaniałe, bo każdy ma znaleźć inne potrzeby. Ale też dziś zauważyłem, że w tym chaosie tak naprawdę biznesowym zapomnieliśmy patrzeć na człowieka jak na człowieka, rozmawiać. Jak ja mogę powiedzieć, nie wiem, Kasi, Basi i komuś u siebie w zespole, zrób to, rób to i tak dalej. To są moje cele. Ja muszę najpierw z nią porozmawiać, jakie ona ma cele, jakie ona ma potrzeby, jakie ona ma prawdziwe cele, tak? Po co ona dołączyła do tego biznesu? Ona musi być świadoma. Ja jej mogę ją inspirować, motywować, pokazywać kierunki, pokazywać książki, tak? Zapraszać gdzieś na szkolenia, ale ja nie mogę swoich celów narzucać na drugie osoby. Każdy, który jest w MLM-ie, jest indywidualną jednostką. On powinien mieć swoje własne cele wypracowane. My stajemy się tylko jakimś inspiratorem, pokazujemy i nic więcej. I to uważam wtedy będzie właściwe. Moi drodzy, tak naprawdę osoba bez celów, gdy nie pokocha tego biznesu, ona nigdy nie odnosi tutaj sukcesu. Dlaczego? Proste. Musisz, żeby dobrze firmę promować i odnosić tu swoje własne sukcesy, musisz przede wszystkim być to spójne z twoją firmą. Jeśli jesteś w firmie, gdzie nie odnosisz, gdzie nie kochasz swojej firmy, gdzie nie kochasz swoich produktów, nie kochasz swojego planu marketingowego, tam od razu ponosisz tak zwaną porażkę. I to jest naturalne, bo jak to się dzieje? Jestem w firmie, znam firmę, poznałem tą firmę. Widzę, że wizja mojej firmy jest spójna z tym, co ja chciałbym światu dać. Poznałem te produkty od A do Z, może nie na poziomie technologicznym, bo od tego są tak naprawdę wykładowcy, żebym mógł ich w każdej chwili spytać o dany produkt, tak?
ale poznałem te produkty, wiem, jakie produkty mam i jakie mogę oferować moim przyszłym klientom czy partnerom, tak? Czy ludziom, którzy są w danej potrzebie. Bo tak naprawdę my jesteśmy odpowiedzią na potrzeby ludzkie. Nie wciskamy tego towaru, tylko jeśli ktoś boryka się ze zdrowiem, czy powiedzmy też boryka się z problemami finansowymi, my jesteśmy odpowiedzią. Więc wizja firmy i firmy trzeba poznać. Produkty trzeba poznać. Co? Jeśli oferujesz komukolwiek biznes, powinieneś mieć plan marketingowy w paluszku. W paluszku. Bo jak to jest spójne z tym, co chcesz komuś przekazać? Jeśli nie znasz planu marketingowego, jeśli nie znasz tego planu finansowego, jak komukolwiek możesz opowiadać o biznesie? Paranoja, bzdura, tak? Od razu jesteś skazany na tą twoją porażkę, twoją własną, jeśli nie znasz. Co jest jeszcze najważniejsze? To jest klucz w ogóle do sukcesu. Musisz znać firmę, musisz produkty, plan marketingowy, wizję, musi być to wszystko spójne z tobą, ale musisz mieć swoje dlaczego. I tutaj ludzie ponoszą kompletną porażkę. Sam borykałem się, jestem teraz, jestem gdzie jestem, mniejsza o większość. Jestem w firmie, którą tak naprawdę poznawałem przez pewien okres czasu. Zastanawiałem się, czy to będzie wszystko spójne. W jaki sposób zakochałem się w tym, co robię. Tak, stało się to moją pasją. I życzę każdemu, żeby ktoś, kto jest w swoim jakimś projekcie, tak naprawdę uważał, że ta firma to jest taki jego wyznacznik, to jest wszystko spójne. Ja nikomu, uwierzcie, nikomu nie będę narzucał, aczkolwiek popełniałem błędy, starałem się pokazać komuś na siłę, zarobisz tyle, wejdź tutaj, bzdura kompletna, bo ja ciebie nie znam, ja nie wiem, być może ty ani złotówki nie zarobisz w moim projekcie, tak? Być może odniesiesz miliony gdzieś w innym projekcie. Każdy projekt powinien być dopasowany do osoby. Jeśli znasz firmę moją, jeśli znasz produkty, jeśli znasz plan marketingowy, i mówisz, wow, to jest spójne, ja chcę to robić, bajka. Jesteś w dobrym miejscu, w dobrym czasie i będziesz tu odnosił mega sukcesy. I teraz tak, mamy to wszystko, mamy narzędzia, kapitalne narzędzia, jak promować, jak zarabiać pieniądze, jak pomagać innym, może nawet nie jak zarabiać. Pamiętajcie, dla pasjonata, takiego jak ja, oczywiście pieniądze są bardzo istotne, tak? Bo przyszedłem tutaj też jakby osiągać dochody, mam swoje cele, mam swoje marzenia, muszę to zrealizować, tak? Nie muszę, przepraszam, chcę i realizuję. Słowo nadal, muszę, zaplątałem się. Pozbyć się słowa muszę, bo to jest też słowo, symbolika tego słowa nakazująca mi coś, coś. Moim zdaniem to jest negatywne. Muszę coś zrobić, to jest negatywne. Chcę i robię, to jest pozytyw, tak? Więc jak nie zwracałem być może na tą symbolikę słów do pewnego czasu, takiej swojej uwagi, teraz bardzo zwracam. To, co mnie razi, na przykład uda się. Jeśli podchodzimy do jakiegoś biznesu, uda się. No nic się nie uda. My musimy to wypracować. Tak? I pracujemy na to, działamy, aby osiągnąć ten cel. Tutaj nic, nie ma czegoś takiego jak uda się. Ale osoba, zauważyłem niejednokrotnie, mówi tak, ja pracuję, tu nie ma uda, nie uda się, tak? Ale później, jeśli osiągnie swój cel, pisze, udało się. No, co się udało? Nic ci się nie udało, po prostu zapracowałeś, osiągnąłeś ten cel, bo pracowałeś ciężko, bardzo ciężko, czy mniej ciężko, w zależności od twojej predyspozycji. Więc słowo uda się powinno być całkowicie gdzieś wyjęte ze słownika i nie powinno być takiego słowa. Tak samo jak walczę o sukces. Co znaczy walczę o sukces? My nie walczymy, my działamy, tak? To zaplanowaliśmy tą swoją drogę do osiągnięcia tego sukcesu. Nie ma tu walki. Nie borykamy się z samym sobą. Bo na czym ta walka by polegała? Co ja mam ze swoimi emocjami, ze swoim chęcią do tej pracy walczyć? Jeśli jestem, mam tego motywatora, mocno zmotywowany, ta praca jest moją pasją, to nic nie musi mnie motywować. Nie musi mnie event motywować, szkolenie, mój lider i tak dalej. Ja powinienem działać i działam, tak? Więc odpowiedz sobie tak naprawdę na początku tej drogi, po co ty jesteś w tej firmie? Czy rzeczywiście ten projekt jest spójny z tobą? I co chcesz osiągnąć w ramach tego projektu? Bo osoby, które dołączają, tak naprawdę nie odpowiadają sobie na kluczowe pytania tutaj. Dołączają tak z doskoku. Kasi, Basi, Markowi udaje się, znowu to brzydkie słowo. Oni wypracowują, ale w tym mniemaniu tych osób to mówią jako udaje. Oni wypracowują sukcesy, zarabiają, nie wiem, 5 tysięcy miesięcznie, 10 tysięcy, 20. Wejdę do projektu, będę taki jak Kasia, Basia, Marek. Wiecie co, powinienem użyć na G słowa, ale powiem, nie ma tak.
To na tym to nie polega. Dołączając do danego projektu, tak naprawdę ten projekt musi być mega spójny z Tobą. Musisz, tak jak jeszcze raz powiedziałem, poznać firmę, produkty, plan marketingowy i przede wszystkim mieć swoje mocne dlaczego. Żeby mieć swoje mocne dlaczego, to musisz mieć cel. Czy to krótkoterminowe, czy to długoterminowe, czy to mega, mega długoterminowe na 20, 30, 40 lat, ale musisz ten cel mieć, bo nie zrealizujesz ani kawałka swojego życia bez tego celu. Ja słuchajcie, wypisałem sobie tutaj, tak naprawdę, zanim powiedziałem, ruszę ten live, wypiszę sobie, zastanowię się, co ja mam w ogóle Wam powiedzieć, bo to są bardzo, uważam, istotne kwestie, jeśli odnosimy to w kontekście naszego życia, tak? Bo obojętnie w jakim projekcie jesteśmy, w jakim jesteśmy miejscu w tej chwili w naszym życiu, ale bardzo wiele osób nie zastanawia się, kim jest, gdzie jest w tej chwili i kim chce być i gdzie chce być, tak? Idziemy takim życiem, powiedzmy, troszeczkę jak wegetacja. Okej, duplikacja. To, co powiedziałem, piękne słowa. Ale czy sens jest to robić, tak? Duplikacja to jest tak naprawdę klonowanie. Ja uważam, że żaden z moich partnerów w moim teamie nie będzie Michałem Kośla. Ja nie aspiruję, żeby być też klonem mojej liderki. Każdy ten biznes zaczyna od siebie, tak? Jest jakby takim kluczowym elementem tego, bo to jest on. Oczywiście możemy pracę duplikować. Pracę, jak najbardziej. Jeśli ta praca przynosi efekty, te, które chcemy my osiągać, duplikujemy pracę, ale nie samą postać tej osoby, którą chcemy, bo to też jest oszustwo. Zakładamy wtedy maskę, więc nie możemy zduplikować, bo niektórzy myślą, że duplikacja to jest sklonowanie danej osoby. Niejednokrotnie idą nawet w zapędy, starają się mówić tak jak ta osoba, niejednokrotnie naśladować ją w pełni. Naśladujmy pracę, narzędzia i osiągajmy spójne efekty, tak? Takie, jakie chcemy. Ale nie zakładajmy maskę, nie stajmy się za chwileczkę kimś innym. Ja nie, słuchajcie, też próbowałem kiedyś ludzi naśladować. Bzdura wielka. Jestem Michał Jacek Kośla i nim będę do końca swoich dni. I też nie chcę, żeby ktoś mnie naśladował. Mnie jako osobę. Naśladujcie, jeśli ja odnoszę sukcesy, naśladujcie to, co ja robię, tak? Wykorzystujcie te narzędzia. Tego się uczcie. Motywacja. Motywuj, a nie zmuszaj. Nie mów nigdy, nigdy, przenigdy. Musisz to zrobić. Jeśli chcesz, ja teraz będę zawsze zwracał na tą symbolikę słów znaczenie, bo to jest, uważam, kluczem w ogóle do naszego tutaj wnętrza. Nie musisz to zrobić, tylko powiedz w ten sposób, jeśli chcesz to i to osiągnąć, zrób to, działaj, tak? Całkowicie inny obraz tych słów, tak? Nic nie musimy. Pamiętajcie, nawet sobie nie możesz powiedzieć, że coś musisz. Chcesz, działasz. Całkowicie inaczej zaczniecie postrzegać siebie tutaj w tym całym świecie, tak? Będziecie postrzegali siebie jako centralna jednostka, bardzo ważna jednostka. Bo my jesteśmy, pamiętajcie, my jako ludzie jesteśmy też, każdy z nas, taką indywidualną, ważną jednostką. Chociaż jesteśmy w trybie całej tej maszynie, w tej maszynerii jako trybik taki. Ale bez nas ten świat by wyglądał ponuro. Każdy z nas jest mega pozytywną osobą. Nie ma tak naprawdę negatywnych. Jeśli postrzegamy kogoś jako negatywną, tak naprawdę nie potrafimy dotrzeć do tej osoby. Ja uważam, że nie ma też złych osób, tak? Być może są osoby zagubione. Być może też nasze postrzeganie na te osoby jest błędne, tak? Bo to, co dla nas złe jest, dla tej osoby może się okazywać z jakiego punktu widzenia dobre. Ja nie mówię tu o przestępstwach, żebyście źle mnie pomylili, tak? Moich słów. Przestępstwo to jest karygodne, trzeba je rzeczywiście tępić i tak dalej. Ale mówię o postrzeganiu takim wewnętrznym tego świata przez każdą z osób. Tutaj musimy też ten model tej osoby bardzo, bardzo uszanować, tak? Jesteśmy indywidualistami i zostajmy indywidualistami. Jeśli robimy team, róbmy team w ramach danej grupy, używajmy tych samych narzędzi, wspierajmy się, motywujmy się sam, wszyscy. Lider motywuje swój zespół, ale pamiętajcie, że zespół też powinien motywować lidera. Tutaj nie ma czegoś takiego jak wolny strzelec. Tak jak ja każdemu powtarzam w moim teamie, nie masz wolnych strzelców. Tu jesteśmy jedną spójną grupą i tak musimy pozostać. Więc pamiętajcie, nie ma czegoś takiego motywuj, nie zmuszaj. To jest, uważam, kapitalne,
kapitalny przekaz, i to jest bardzo ważny przekaz. Motywuj, nie zmuszaj. Odrzuć to, że musisz coś zrobić. Zrób to, jeśli chcesz to i to osiągnąć, tak? Pokaż kierunek, ale nie zmuszaj. Strefa komfortu. Tak naprawdę o tej strefie komfortu też się tak mocno zastanawiałem, obserwując ludzi. Tak jak powiedziałem, jestem dobrym obserwatorem różnych zachowań ludzkich. Pytanie, czy każdy powinien wychodzić z tej strefy komfortu, tak? Czy to nie jest tak naprawdę zgwałcenie jego wewnętrznego ja? Bo jeśli ktoś się dobrze czuje w tej strefie komfortu, ja oczywiście mogę mówić, motywować, pokazywać kierunki, wyjść z tej strefy komfortu, zacznij działać, podejmuj te swoje, może nie wyzwania, tylko ustal cel, zacznij działać. Ale pytanie, czy ja go w ten sposób nie skrzywdzę? Jeśli ta strefa komfortu jest dla niego takim łonem matczynym, taką enklawą, bezpieczeństwem. Pytanie, czy każdy powinien wychodzić z tej strefy komfortu? To jest takie dosyć głębokie też pytanie, może nie na ten live, bo byśmy musieli zabrnąć tutaj w godzinne opowieści, ale też trzeba się tak przez chwilę zastanowić, czy każdemu warto pokazać kierunek, aby wyszedł z tej strefy komfortu. Do tej pory zawsze mówiłem, wyjdź z tych swoich stereotypów, czterech ścian. Pytanie, czy na siłę, tak? Mogę go oczywiście zainspirować, zmotywować, pokazać inne kierunki, ale czy na siłę gdzieś tam go wyciągać? Pewnie nie. Dobrze. Pamiętajcie jeszcze jedno. Bardzo też mega ważny przekaz. To, co dla mnie, moje postrzeganie, to, co dla mnie jest właściwe, słuszne, nie znaczy, że dla ciebie będzie to samo. Każdy z nas inaczej postrzega ten świat i to, co nas otacza. To, co dla mnie jest słuszne, niekoniecznie musi być dla ciebie. I teraz tak, szanuj moje zdanie, ja będę szanował twoje. Nie wchodźmy nigdy tu w jakikolwiek konflikt. I to jest wspaniałe, zacznijmy rozmawiać, a nie naskakiwać na siebie, tak? Uważam, że taki model doprowadzi nas do jakiegoś konsensusu takiego pozytywnego. Nie naskakujmy, dlatego też jestem wielkim przeciwnikiem czegoś takiego jak walki networków, tak? Jedna firma naskakuje na drugą, jedne teamy naskakują na drugie, mój produkt lepszy, mój model biznesowy lepszy. Słuchajcie, każdy network, każdy team odnajdzie dla siebie coś fajnego w każdym projekcie. Każdy człowiek, jeśli jesteś w innym projekcie niż ja, super, czujesz się tam ekstra, super, ja ci gratuluję, spełniaj się. Tak? Ale jeśli się męczysz, znajdź inny projekt, niekoniecznie mój, znajdź inny projekt, tak? Ja też zapraszam osoby do siebie, które uszanują mój model, tak? Uszanują ten projekt, będą spójne z tym projektem, niekoniecznie będą robiły to na siłę. Słuchajcie, jeszcze raz chcę podkreślić, robiłem wiele błędów. Uczę się cały czas. Każdy z nas te błędy popełnia. I nie bójmy się przyznać do tego przed samym sobą. Nie musicie przed ludźmi się przyznawać, ale przed samym sobą, że popełniliście, popełniacie niejednokrotnie, będziecie popełniać. Jesteśmy tylko ludźmi. Świat się zmienia. Nasze postrzegania świata też się zmieniają. Ale pytanie, czy te błędy były błędami, czy też było tak jakby doświadczeniem życiowym? Wszystko możemy w kanwę wrzucić tak naprawdę tych głębszych przemyśleń, tak? Więc niejednokrotnie te błędy były potrzebne, aby nauczyło nas to życia. Okej. O muszę już powiedziałem. Chcę, działam, realizuj cel. I to, co najważniejsze uważam i powinno być podsumowaniem tego wszystkiego. Zadałem pytanie, dlaczego tyle osób odnosi porażki, aczkolwiek może porażka jest złym słowem, nie wychodzi im ten biznes online, nie wychodzi im MLM. Słuchajcie, tak jak powiedziałem, musi być to spójne z tobą. Nie masz mocnego dlaczego, bo jeśli Kasia, Basia, Marek, Tadek obojętnie odnoszą sukces, mają swoje mocne dlaczego, wiedzą po co przyszli do tego projektu, wiedzą po co chcą zarabiać tutaj pieniądze, tak? Jeśli ty nie zarabiasz, nie obwiniaj nikogo, nie obwiniaj firmy, nie obwiniaj liderów, nie obwiniaj samego tego projektu, tak? Musisz zacząć od siebie, tak naprawdę rachunek sumienia zrobić. Warto robić bardzo często taki rachunek sumienia, nawet z tygodnia na tydzień, niejednokrotnie codziennie, czy dobrze wykonałem, czy robiłem, czy rzeczywiście jestem w tym miejscu, w którym jestem, w którym chcę być, tak? To jest bardzo istotne, więc jeśli będziesz miała mocne dlaczego, będziesz miała ten cel, zaplanujesz ten cel. Słuchajcie, cel zaplanować to nie jest tak łatwo, jakby wam się wydawało. Ja robiłem zawsze planowanie celu z pozycji biznesmena. Robiłem strategię biznesową, ustalałem ten cel i
i go planowałem, tak? Osiągałem lub różnie było, nie osiągałem. Ale zaplanowanie celu to jest głębsza jakby podróż wewnętrzna do swojego ja. Tak naprawdę, czy ten cel jest moim celem, czy to tylko jest iluzja, czego ja naprawdę chcę od życia, czy nie chcę. Więc wtedy wychodzi mocne dlaczego. I teraz, moi kochani, jeśli macie to swoje mocne dlaczego, obojętnie w jakim projekcie jesteście, jeśli wiecie, po co jesteście w tym projekcie, to tak naprawdę każdy projekt da wam mega satysfakcję. Mega satysfakcję. Ale ustalcie najpierw cel, ale zróbcie to nie na zasadzie tak, jak ja kiedyś robiłem biznes planu. Tak? Brian Tracy bardzo fajnie pokazuje, ale jeszcze bym wam zaproponował sięgnięcie do mocniejszych pozycji, nie wiem, 4 umowy przeczytać, czy wiele książek o rozwoju osobistym. Zresztą w ogóle ja uważam, że osoby, które chcą osiągać, chcą coś więcej od życia, powinny mega iść w rozwój osobisty. Wtedy dotrzecie do tego swojego wewnętrznego ja, będziecie wiedzieli, kim jesteście w danej chwili, gdzie jesteście w danej chwili, kim chcecie być i gdzie chcecie być. Bo jeśli wiesz, kim chcesz być, gdzie chcesz być, bardzo łatwo ci ten cel określić, tak? Później zaplanować drogę do tego celu. Masz swoje mocne dlaczego. Wchodzisz do projektu i każdy projekt przynosi ci mega efekty. Jesteś uśmiechnięty, pozytywny. Tak jak ja jestem tutaj, ja wiem, moją mówię, pasją jest zdrowy tryb życia, tak? Polecam, nie wiem, promuję czy tą moringę, czy olejki, bo jestem aromaterapeutą, promuję te olejki eteryczne, bo wiem, że mogą zrewolucjonować każdą naszą komórkę, możemy odzyskać to uzdrowienie holistyczne, dlatego tutaj jestem, tak? Dlatego też trzeba lubić w network marketingu, druga kwestia, to co każdemu powtarzam, tu jest biznes relacji, trzeba pokochać, polubić ludzi. Trzeba umieć im pomagać, chcieć przede wszystkim pomagać. Jeśli tego nie lubisz, nie lubisz drugiego człowieka, nie chcesz pomóc drugiemu człowiekowi, to network marketing nie jest dla ciebie, MLM nie jest dla ciebie. Bo tak naprawdę wejdziesz, zrobisz może jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty deal, tak? Zarobisz pieniądze i co dalej? Już nie będzie więcej deali. Jeśli nie pokochasz tej drugiej jednostki z tamtej strony, jeśli nie będziesz chciał jej pomóc, to nie będzie deali. Ten biznes nie jest dla ciebie. Zostań, nie wiem, bankierem, może lepszy i udzielaj pożyczek na wysokie procenty, tak? Inwestuj. Okej, moi drodzy, takie moje jakieś poniedziałkowe przemyślenia. Mam nadzieję, że część przynajmniej moich słów gdzieś tam do was dotarło. A najważniejsze jest symbolika słów. Zastanówcie się nad symboliką słów. Jakich ich słów używacie na co dzień? Bo to też pozwoli wam zrozumieć siebie, swoje ja, dotrzeć gdzieś tam głębiej. Zobaczycie, czy nie kaleczycie się pewną symboliką słów, tak? Nic nie musicie. Pamiętajcie, słowa muszę nie ma. Chcę działać i koniec. Nie musisz to zrobić. Jeśli masz takie potrzeby, to zrobisz, ale nic nie musisz. Nie ma słowa muszę. Wyrzućcie. To uważam jedno z największych, najgorszych słów, jakie może nas wewnętrznie tu spotkać. Tak samo nie walcz nigdy. Nie ma walki. Jest chcę, to jest start, działanie do tego twojego później... Wow, autostrada sukcesu. Pozdrawiam, pięknego dnia życzę i takie głębsze spojrzenie na siebie i oczywiście polecam rozwój osobisty. Hej, Michał Kośla z tej strony.